Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Bezpieczeństwo imprez masowych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych wprowadziła systemowy podział imprez masowych, między innymi w zależności od ich rodzaju, przewidywanych zagrożeń oraz miejsc organizowania. Określiła również kategorie imprez, które stanowią wyjątek i nie podlegają regulacjom prawnym ustawy. Ze względu na rodzaj, imprezy masowe dzielimy na artystyczno-rozrywkowe, sportowe oraz mecze piłki nożnej. Impreza artystyczno-rozrywkowa, aby spełniać kryterium imprezy masowej, ma się odbywać na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej wynosi nie mniej niż 1000. W hali sportowej lub innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w której liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej wynosi nie mniej niż 500. Kolejną kategorią imprez wyróżnionych przez ustawę jest masowa impreza sportowa. Aby spełnić ustawowe kryteria, masowa impreza sportowa musi być organizowana na stadionie lub innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej nie mniej niż 300. Terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000. Mecz piłki nożnej określany jest przez ustawę jako impreza masowa, na której liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej wynosi nie mniej niż 1000. Ostatnim pojęciem mającym istotne znaczenie dla określenia charakteru imprezy masowej i jednocześnie bezpośrednio związanym z bezpieczeństwem jej uczestników jest impreza masowa podwyższonego ryzyka. Przez imprezę masową podwyższonego ryzyka należy rozumieć imprezę masową, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.